Cześć. Ja również reprezentuję firmę Brightnet, tak jak mój przedmówca Mariusz. I tutaj dziewczyny prosiły, żeby przekazać, że jeżeli ktoś jest zainteresowany zdobyciem jakiejś wiedzy o tym, jak się u nas pracuje, co robimy, to jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać, to dziewczyny chętnie służą pomocą. Na dzisiejszej prezentacji chciałbym zrobić takie, powiedziałbym, wprowadzenie do testów automatycznych, dać jakiś tam background teoretyczny i też również pokazać jakieś techniczne sztuczki, w jaki sposób sobie radzić z testami, aby nam pomagały. Może najpierw krótko o sobie. Moje nazwisko Dariusz Rozar, jestem Java Developerem w firmie Brightnet w oddziale Kielce. Oprogramowaniu pasjonuję się już od około 30 lat, natomiast 20 lat doświadczenia zawodowego jest na obecną chwilę za mną. Programowałem już w bardzo różnych językach, no tyle lat to siłą rzeczy się musiało zmienić. Zaczynałem gdzieś tam od basiców i assemblerów, ale później już C++, długo .NET i później migracja na Java jakieś 7 lat temu. Oczywiście z Java wcześniej miałem też trochę do czynienia, także to nie tak, że wszedłem w zupełnie nieznane mi środowisko. No dobrze. Chciałbym, abyście na tej prezentacji dowiedzieli się, spróbuję wam przekazać taką wiedzę, dlaczego warto pisać, zachęcić tych, którzy jeszcze nie stosują testów automatycznych w procesie wytwarzania oprogramowania. Tym, którzy stosują, być może uda się usłyszeć jakieś kilka wskazówek. Może moja prezentacja spowoduje, że będą mieli okazję przemyśleć swoje na przykład testy, wprowadzić coś, a być może podczas jakichś dyskusji ewentualnych albo pytań okaże się, że ja się od was czegoś również dowiem i jakąś ciekawą wiedzę pozyskam. Postaram się pokrótce pokazać, co i na jakim poziomie testować, jakie praktyki i techniki stosować podczas pisania testu i co najważniejsze, co najczęściej boli podczas wprowadzania testów automatycznych do procesu wytwarzania oprogramowania przez zespoły, jak pisać testy tak, aby przynosiły nam korzyści, dały nam wartość, żebyśmy się nie zniechęciły i żeby nie generowały narzutów, które prowadzą do ich zarzucenia, a najczęściej to się dzieje na pierwszym niedotrzymanym terminie, bo po prostu wychodzi na to, że testy stanowią tak duży narzut, że wyceny są tak duże przez to, że wprowadziliśmy testy, które być może nie do końca dobrze zostały wprowadzone, są po prostu zarzucane po to, aby dalsza część projektu już się utrzymała w terminie. Sam coś takiego kilkanaście lat temu przechodziłem. Na początek, jakie mamy techniki przeprowadzania testów? Generalnie wyróżniamy dwie techniki. Jedna to są testy funkcjonalne, druga to są testy strukturalne. Testy funkcjonalne to tak zwane testy czarnej skrzynki. Tutaj tester, w przypadku testów funkcjonalnych, niekoniecznie programista, może to być zupełnie osoba, która nie zna się na programowaniu, nie musi znać struktury naszego oprogramowania, nie musi znać szczegółów implementacyjnych. Ta osoba dostaje system zainstalowany na środowisku, system w całości, praktycznie kopię tego, co będzie na środowisku produkcyjnym i przeprowadza testy. Wiedzę o tym, jak system działa i w jaki sposób napisać testy, pozyskuje z dokumentacji analitycznej, pozyskuje z ewentualnych scenariuszy akceptacyjnych, które czasem są wytwarzane na etapie projektu, na etapie analizy. I tą wiedzę stosuje do testowania oprogramowania.
Oprogramowanie testowane jest tylko poprzez interfejsy, które to oprogramowanie udostępnia. Więc testowanie funkcjonalne nie odbywa się na wewnętrznych jakichś interfejsach, nie odbywa się wewnątrz, że tak powiem, oprogramowania, tylko z zewnątrz. Czyli jeżeli system udostępnia interfejs użytkownika, to testowanie odbywa się na interfejsie użytkownika. Jeżeli system dodatkowo albo tylko i wyłącznie udostępnia jakieś API w postaci usług restowych czy web serwisu, to takie testowanie odbywa się za pomocą tych usług. I oczywiście testowanie odbywa się na komplecie od tej warstwy załóżmy interfejsu użytkownika, aż po samą bazę. Jeżeli system komunikuje się z innymi systemami, to również dochodzi do interakcji z tymi systemami, albo jeżeli nie są dostępne na środowisku testowym, to z atrapami, tak zwanymi bokami tych systemów. Jakie są zalety przeprowadzenia testów funkcjonalnych? Po pierwsze, pozwalają na sprawdzenie dużych bloków kodu bardzo szybko. Dlaczego? No dlatego, że właśnie testujemy cały system. Jeżeli robimy jakieś wywołanie na systemie, no to ono idzie od interfejsu użytkownika przez warstwę aplikacyjną aż do samej bazy, czy odwołuje się do systemów, z którymi nasz system współpracuje. Nie wymagają dostępu do kodu ani jego zrozumienia, co powoduje, że takie testy, do takich testów możemy pozyskać ludzi, którzy niekoniecznie znają się na programowaniu. I co ważne, to te wszystkie elementy, w jaki sposób testujemy ten system, powodują, że tester patrzy inaczej na ten system, bo on patrzy tak, jak użytkownik patrzy na system. My programiści patrzymy zupełnie inaczej, my patrzymy na formatkę i zaraz widzimy wszystko do samego spodu, nawet wiemy, gdzie, do której tabelki się nam dane zapiszą i co się w międzyczasie stanie, tak? Taki tester tego wszystkiego nie wie, on patrzy bardziej od strony użytkowej tego systemu. Wady, no to właśnie to ograniczone pokrycie kodu testami. To nie wydaje się to sprzeczne z pierwszą zaletą, że pozwala wydanie sprawdzać duże bloki kodu. Natomiast to wynika z czego innego. Po prostu, ponieważ tester nie zna szczegółów implementacyjnych, to tester taki może nie wiedzieć, że jakiś element wymaga szczególnej uwagi. Na przykład. Weźmy coś takiego, że możemy sobie wyobrazić, że tester nie wie, że do implementacji jakiejś funkcjonalności była potrzebna kolejka i programista nie użył jakiejś gotowej biblioteki czy komponentu dostarczonego w ramach jakiegoś kontenera, załóżmy Java Enterprise Edition, tylko zastosował jakieś swoje autorskie rozwiązanie i nawet tester nie wie, że należy się przyłożyć, że należy się skupić, żeby spróbować za pomocą dostępnych interfejsów przetestować również to rozwiązanie w jakiś dogłębny sposób. I nie wie, że to może być punktem zapalnym tej aplikacji. Druga rzecz to przygotowanie i przeprowadzanie takich testów jest czasochłonne. Oczywiście można automatyzować testy funkcjonalne i robi się to tak, natomiast przygotowywanie tych automatów, jak również utrzymanie tych automatów, bo je trzeba utrzymywać, kiedy interfejs użytkownika się zmienia, a to zmienia się dość dynamicznie. Często jest tak, że backend długo pozostaje niezmieniany, jego interfejsy są niezmieniane, natomiast fronty są bardzo często zmieniane, no i trzeba takie testy utrzymywać. Po drugie, przez to, że system jest testowany jako całość, więc siłą rzeczy te czasy odpowiedzi z punktu widzenia człowieka krótkie, one, jeżeli chcemy odpalać dużą liczbę testów, sumarycznie, one się kumulują i sumarycznie są bardzo długie. Także to przeprowadzanie testów również jest czasochłonne. Następna technika przeprowadzania testów to testy strukturalne. To są tak zwane testy białej skrzynki, czyli tutaj zaglądamy tak jakby do wnętrza naszego systemu. Tworzenie takich testów wymaga znajomości kodu rozwiązania i one już zaczynają nam testować wewnętrzne rozwiązania, właściwie implementację systemu. Zazwyczaj testują stosunkowo niewielkie jednostki programowania, ale to jakie jednostki, to już zależy od tego, na jakim poziomie testujemy. Możemy testować na poziomie całych modułów, możemy testować
na poziomie komponentów, czym by one nie były, jak i również klas. Takie testy są już powiązane z kodem produkcyjnym. Najczęściej pisane są one w tym samym języku, albo przynajmniej w języku, który potrafi współpracować z językiem, w którym pisany jest kod produkcyjny. Czyli mówimy tutaj o testowaniu za pomocą JUnita, NBUnita, czy też Spoka, który jest teoretycznie innym językiem, ale pracuje, ale tak naprawdę operuje, znaczy jest uruchamiany na wirtualnej maszynie Java, więc z kodem Java znakomicie współpracuje. Takie testy, ze względu na to, że współistnieją razem z kodem, są one z reguły również szybkie, pozwalają na szybkie wyszukiwanie i poprawianie błędów. Ponieważ no tutaj mamy, jeżeli oczywiście takich testów mamy zaufanie i pokrywają nam większość przypadków użycia, to mamy taką swobodę wprowadzania zmian, refaktoryzacji. Jeżeli jakikolwiek błąd popełnimy, to wprowadzając na przykład jakiś nowy feature do aplikacji, którego wprowadzenie powodowało zmiany w istniejącym już kodzie, no to testy takie bardzo szybko nam wykryją wprowadzony błąd. Dobrze napisane testy strukturalne również mają dodatkową taką zaletę, że umożliwiają zrozumienie kodu programistów. Oczywiście te testy muszą być napisane dobrze. One wtedy mogą stanowić dokumentację. Dzięki nim programista może dowiedzieć się, jakie były założenia co do kodu, którego dotyczą te testy. Po drugie, może ma znakomite źródło przypadków użycia czy to testowanej klasy, czy modułu. Ma przypadków użycia API tej jednostki oprogramowania, którą testujemy. Oczywiście, ponieważ są to testy strukturalne, ponieważ zaglądamy w kod, dzięki temu mamy duże pokrycie kodu, możemy mieć duże pokrycie kodu testami, ponieważ możemy sobie, wiemy co należy testować, co nam w środku jest, co należy testować. Do wad należy pierwsza rzecz, wydaje mi się oczywista, ale którą trzeba powiedzieć, to jest to takie, że one po prostu nie wygrywają tego, co nie zostało zaimplementowane. Po drugie, testy strukturalne muszą pisać już programiści. Najczęściej są to programiści, którzy piszą oprogramowanie. O tym za chwilę, jakie to metodyki to powodują. Także wymagają dobrej znajomości kodu rozwiązania. I oczywiście są powiązane z kodem produkcyjnym, a to powoduje, wywołują ten kod produkcyjny, a to powoduje, że nieumiejętnie napisane mogą prowadzić do tego, że jakakolwiek refaktoryzacja, jakakolwiek zmiana w kodzie może być bardzo trudna, ponieważ dostaniemy tutaj dodatkowy narzut związany z tym, że będziemy musieli po refaktoryzacji kodu również zrefaktoryzować testy. Jakie mamy typy testów? Wyróżniamy takie podstawowe trzy typy testów. Oczywiście w ramach tych trzech typów testów pojawiają się jeszcze różne odcienie, ale o nich już nie będę mówił. Mamy te podstawowe trzy typy. Na szczycie, najczęściej przedstawia się je w formie piramidy. Im bliżej podstawy szczytu, tym testów więcej. Im wyżej szczytu piramidy, powiedziałem szczytu czy podstawy, bliżej podstawy tym więcej, bliżej szczytu tym mniej testów. I oprócz tego jeszcze tutaj mamy te dwie strzałki, jedna to koszt związany z testami, drugi z przygotowaniem, z przeprowadzaniem testów, druga strzałka to szybkość wykonywania. I tak, jeżeli kierujemy się po górze, to koszt rośnie, natomiast i szybkość wykonywania maleje. Dobrze, zaczniemy od samego szczytu piramidy, testy end-to-end.
One sprawdzają, czy system działa prawidłowo jako całość z perspektywy użytkownika. I tutaj już to zdanie samo wskazuje na to, że to są po prostu testy funkcjonalne. Generalnie jest ich najmniej, o czym mówiłem, ponieważ przeprowadza się je długo, wytwarzanie ich jest kosztowne. Sprawdzanie przypadków brzegowych takimi testami jest szczególnie trudne, bo przy tych czasach, przy czasie, jak jest potrzebny na wykonanie tych testów, sprawdzanie dla każdego pola wszystkich przypadków brzegowych, a oprócz tego jeszcze przypadków brzegowych reguł biznesowych jest praktycznie niemożliwe. Ponieważ są wytwarzane... Tutaj ważna rzecz, o której wcześniej nie wspominałem. Takie testy są wytwarzane i przeprowadzane w długim cyklu. Zazwyczaj czy robią to inne zespoły lub nawet odrębne jednostki w organizacji, więc cykl, weryfikacja, poprawa i tak dalej trwa bardzo długo. Tutaj już po to, żeby to wszystko zadziałało, żeby to było zoptymalizowane, musimy w firmie wprowadzić już jakieś procesy, musimy działać według harmonogramów, tak żeby testerzy byli dostępni, kiedy programiści kończą kod. Programiści oczywiście na czas testów nie będą czekali na wyniki prac testerów, tylko muszą się zająć kolejnymi implementacją kolejnych feature'ów, a później dopiero wrócić. Także te cykle mierzy się przynajmniej dniami, jak jeżeli nie tygodniami. Dodatkowo jeszcze przez to, że następuje taki podział na różne zespoły, które czyli produkcyjny i testerów, pojawiają się konflikty pomiędzy zespołami, pojawia się tak zwany efekt policjanta. Następny typ testów to testy integracyjne. To są testy, które już można zaliczyć do testów strukturalnych, chociaż występują one tak trochę na... zawierają, łączą testy funkcjonalne i strukturalne. Czemu służą, co testujemy pod testami integracyjnymi? Testujemy, sprawdzamy, czy odrębne jednostki oprogramowania prawidłowo ze sobą współpracują. Mówiąc to jednostki, znów możemy mówić o różnych abstrakcjach. Mogą to być moduły, mogą to być całe systemy, mogą to być również komponenty grupy glas. Implementowane są już zazwyczaj tymi samymi narzędziami, co testy jednostkowe. Wykonują się, jak widać na rysunku, wolniej niż testy jednostkowe, natomiast szybciej niż testy end-to-end. Przez to, że wykonują się wolniej, powinny być rozdzielone od testów jednostkowych. W kodzie mogą być, że tak powiem, w tym samym miejscu, natomiast ich uruchamianie raczej powinno być albo na życzenie, i na pewno powinno być w cykl ciągłe, powinno być budowane w cykl ciągłej integracji. Co testujemy znaczy jaki zakres testów testować testami integracyjnymi? Ponieważ one są wolne, one są już droższe niż testy jednostkowe, to raczej powinniśmy się skupiać na ścieżkach krytycznych. To są te ścieżki krytyczne, to są ścieżki, to są funkcjonalności w oprogramowaniu, które przynoszą klientowi pieniądze. Jeżeli w takiej ścieżce zdarzyłaby nam się awaria na produkcji, to klient nie zarabia pieniędzy, albo co gorsze, zaczyna tracić pieniądze. Więc takie ścieżki powinniśmy testować tymi testami. Głównie powinniśmy się skupić na tego typu ścieżkach. I ostatnia grupa testów, najbardziej rozpowszechniona, że tak powiem, w przyrodzie, to testy jednostkowe. I takie testy skupiają się na testowaniu najmniejszych jednostek funkcjonalnych. I teraz kilka tych cech, które wymienię, to właściwie są życzenia wobec tych testów, bo tylko jeżeli są spełnione, to testy jednostkowe przynoszą wartość. Więc te testy powinny być proste, powinny być łatwe w pisaniu, powinny być łatwe w utrzymaniu, powinny się wykonywać bardzo szybko, żeby testerzy się nie zniechęcali. I
co one nam dają? One nam zapewniają wewnętrzną jakość kodu. W jaki sposób nam ją zapewniają? Tak naprawdę przez, jeżeli są dobrze pisane, jeżeli podchodzimy do nich prawidłowo, zgodnie z metodykami, to takie testy wbudują nam jakość w proces wytwarzania oprogramowania. Nie spowodują tego, że będziemy mieli sprawdzanie jakości, ale wbudują nam jakość tworzenia oprogramowania. Tu jak będę omawiał następnie metodyki, to szerzej o tym powiem. No właśnie teraz przechodzimy do metodyk wytwarzania oprogramowania związanych z testami. Pierwsza to wytwarzanie oprogramowania sterowane testami, tak zwana metodyka TDD, znana pod tym skrótem. Na czym ona polega? Na rysunku widać proces wytwarzania jednostki oprogramowania, może bardziej implementowania pojedynczego wymagania. Czyli na początku programista dostaje jakąś funkcjonalność do zaprogramowania. Na początku musi być cel jakiś biznesowy, który ma funkcjonalność zrealizować, bo bez niego nie ma sensu tworzyć w ogóle oprogramowania. Programista dostaje jakąś funkcjonalność, rozbija sobie ją na mniejsze wymagania i przechodzi do ich implementacji. Na początku, uwaga, nie rwie się od razu do pisania kodu produkcyjnego, tylko na początku, pierwsze co robi, to pisze test, który sprawdza wymaganie, które akurat implementuje. Więc jeżeli sprawdza na przykład, że jeżeli argument przekazany do metody ma wartość większą niż maksymalna, to metoda ma zwrócić wyjątek. Pisze sobie taki test i teraz co jest ważne. Musi zawsze uruchomić testy. Dlaczego? Ponieważ może się okazać, że programista napisze test i test zapali nam się na zielono po uruchomieniu. Dlaczego? Bo albo źle napisał test, albo funkcjonalność jest już zaimplementowana. I właściwie o tym nie wiemy, że wcześniej po prostu została zaimplementowana. Więc musi test się zapalić na czerwono. Jeżeli się zapali na czerwono, to przechodzimy do implementacji, piszemy kod. Teraz znów taka uwaga twórców tej metodyki. Powinniśmy napisać minimalną ilość kodu, która spełni wymaganie, czyli pozwoli, aby test został spełniony. Czyli test przeszedł prawidłowo. Jeżeli test jeszcze nie zapali, poprawiamy, aż się test zapali na zielono. W momencie, kiedy już mamy zielone światło, to dobrze, przechodzimy do kroku opcjonalnego. Jeżeli nie ma sensu przeprowadzania refaktoryzacji po każdej implementacji każdej funkcjonalności, każdego sprawdzenia jakiegoś warunku w kodzie, raczej robimy to po jakiejś większej, na przykład po zakończeniu implementacji funkcjonalności. Natomiast dlaczego ten krok stoi akurat tu, jest w tym miejscu umieszczony? Ponieważ umieszczony krok w tym miejscu jest, zauważmy, po tym zielonym, po zielonym uruchomieniu testów, czyli mamy gwarancję, że nasza że jesteśmy bezpieczni, przeprowadzając zmiany w kodzie, że zachowamy wszystkie wymagania, które narzuciliśmy w tej implementacji. Dobrze, teraz jakie mamy takie zalety stosowania metodyki TDD, jeżeli to oczywiście ona dobrze i zgodnie ze sztuką prowadzona. Po pierwsze, zapewniamy, że efekt prac będzie zgodny z oczekiwaniami, czyli zgodny z wymaganiami, a jakość zostanie wbudowana w projekt, ponieważ o co chodzi z tym jakością wbudowania w projekt, wbudowania w proces wytwarzania oprogramowania? Otóż chodzi o to, że programista, pisząc test, skupia się na wymaganiach, skupia się na tym, co chcemy osiągnąć, co biznes chce osiągnąć, a nie na tym, żeby przetestować kawałek kodu, który już napisałem i tylko teraz sobie do niego dorzucam testy, tak? Czyli po drugie, wcześniej chyba już wspominałem, że nie tego o tym nie mówiłem, ale programista, który pisze test,
on rozpoczyna od tego, że używa kodu, którego jeszcze nie ma. On wtedy jest w stanie przemyśleć API tego kodu, ma wtedy czas na zastanowienie się, czy tego kodu się będzie wygodnie używało, czy on by chciał, czy on by chciał, żeby to API tej jednostki oprogramowania, którą teraz produkuje, którą teraz implementuje, wyglądało tak, jak właśnie wygląda. Następny element to w przypadku testów jednostkowych, ATDD są testami jednostkowymi, mamy bardzo krótkie pętle sprzężenia zwrotnego. Tam właściwie odpowiedź na to, czy to, co zaimplementowałem, powinienem mieć za kilka sekund. Źle, poprawę, dobrze, przechodzę do następnej funkcjonalności, następnego wymagania. Kiedy całe oprogramowanie wytwarzane jest zgodnie z tą metodyką, to oczywiście mamy przestronny zestaw testów, cały kod, może niekoniecznie niekoniecznie musi być cały pokryty, ale większość tego kodu jest pokryta i daje nam to zestaw testów służących do testów regresji. Oprócz tego, o czym mówiłem, jeżeli mamy dobre pokrycie testami, mamy zaufanie, więc nie boimy się wprowadzać zmian, nie boimy się refaktoryzować kodu, jeżeli widzimy, że coś można było zrobić lepiej. Kolejny tak zwany, jest to efekt, pojawia się to jako efekt uboczny pisania testów, jeżeli chcemy je napisać dobrze, to jest to, że pisząc testy jednostkowe, staramy się izolować te jednostki, które poddajemy testowaniu. A to izolowanie tych jednostek, tych komponentów aplikacji powoduje, że to sprzyja luźnemu wiązaniu komponentów i modułów całego systemu, a jak wiemy, jest to cecha bardzo, bardzo pożądana w oprogramowaniu. Oczywiście otrzymujemy, jeżeli już mamy, nabierzemy wprawy w stosowaniu techniki TDD, łatwiejszy i tańszy kod w utrzymaniu i w rozwoju. Jakie wady? No przede wszystkim do tej techniki jest duży próg wejścia. Można przeczytać książki, można oglądać swoje prezentacje, ale kiedy się siada do bardziej skomplikowanego kodu, który chcielibyśmy tą metodyką napisać, to się pojawiają problemy, bo nie wiemy, jak testować, jak mockować, na jakim poziomie testować, jak głęboko z testami schodzić, co jest już wystarczająco dużo, a co już jest zbyt trudne i co może na przykład nam spowodować to, że jak to się mówi, zabetonujemy sobie kod testami, czyli kod po prostu będzie praktycznie nie do zmiany, ponieważ każde ruszenie w kodzie powoduje masę zmiany w testach. I żeby to było tylko samo refaktoryzowanie testów, to jeszcze nie byłoby takie złe. Natomiast jeżeli testy zejdą nam na poziom implementacji gdzieś głęboko, to umiejętność tworzenia tych testów. I na początku najczęściej produktywność takich zespołów spada, natomiast podobno są badania, które mówią, że już na początku widać znaczny spadek liczby błędów po wprowadzeniu metodyki TDD. Oczywiście, żeby testy prowadzić, musimy mieć wsparcie, musimy mieć przyzwolenie ludzi, którzy zarządzają projektem, którzy odpowiadają za terminy, którzy odpowiadają za wyceny, ponieważ to ktoś za to musi zapłacić. To tutaj nic nie jest za darmo. Na początku musi zapłacić nam za tą naukę, kiedy wchodzimy w testowanie, załóżmy, że wprowadzamy testy. Później musi zapłacić za dodatkowy narzut napisania testu. Oczywiście dostaje coś. Dostaje oprogramowanie, które ma mniejszą liczbę błędów. Oczywiście klient tak na to niestety nie patrzy, bo klientowi się wydaje, że skoro zapłacił, to jakbyśmy tego nie zrobili, to my powinniśmy mu dać oprogramowanie bez błędów. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. I tak powiem, mądry klient zauważy, że z prowadzenia testów są korzyści. Czasami pojawia się pewne niezrozumienie istoty tej metodyki i piszemy testy,
jednak one nie odpowiadają, one nie prowadzą nas do oczekiwanych rezultatów. Pierwsze takie niezrozumienie to jest to, że czasem się uważa, że te testy jednostkowe powinny nam zastąpić wszystkie inne testy, że już testy funkcjonalne, testy akceptacyjne czy testy integracyjne nie są potrzebne. Otóż nie, no tutaj testujemy jednostki oprogramowania wyizolowane, natomiast musimy przetestować to, kiedy one dostaną swoją już bazę daną docelową, kiedy będą rozmawiały na przykład dwa moduły ze sobą. Najczęściej być może już wchodzą tutaj elementy związane z komunikacją sieciową, więc się pojawiają inne problemy, więc inne typy testów są również potrzebne. Natomiast testy jednostkowe mogą spowodować to, że pozostałych testów może być znacznie mniej. Drugi element jeszcze związany z pisaniem testów, to jest pisanie testów już po zaimplementowaniu metody. I tutaj mamy takie pułapki, że po prostu programista, pisząc taki test, już nie skupia się na tym, jakie były wymagania, nie skupia się na tym, co ten kod miał zrealizować, jaką wartość wnieść, tylko po prostu jedzie po wszystkich ścieżkach i pisze testy, które wpadną do ścieżek poszczególnych tam w implementacji i zwrócą oczekiwane wyniki. I to, co już wcześniej mówiłem, takie napisanie testów już po implementacji wprowadzi nam jedynie sprawdzenie jakości, natomiast nie będziemy mieli zapewnienia jakości. Kolejna metodyka, druga, to jest metodyka wytwarzania oprogramowania sterowana zachowaniem, w skrócie BDT. Na czym ona polega? To jest metodyka, w której znowu pojawia się cel biznesowy. Cel biznesowy jest realizowany przez cechy funkcjonalne, czy tak zwane feature'y. Podczas analizy już cechy funkcjonalne ilustrowane są konkretnymi przykładami użycia. Jest tak naprawdę historyjkami, a oprócz tego jeszcze szczególnymi przypadkami, scenariuszami użycia. I te scenariusze użycia i te przykłady transformowane są na specyfikacje wykonywalne. To są takie specyfikacje w języku sformalizowanym. Najczęściej stosuje się tutaj notację Gherkin. I takie specyfikacje mogą być zamienione już na kod, który będzie uruchamiał naszą aplikację, nasze testy. Co dają nam te specyfikacje, jakie artefakty nam produkują te specyfikacje wykonane? Po pierwsze otrzymujemy dynamiczną dokumentację. Zaraz pokażę taką specyfikację, jak ona wygląda. Okazuje się, że z niej bardzo dużo można wyczytać i bardzo można się dużo dowiedzieć o tym, o wymaganiach, które były nałożone na system. Mamy raporty z postępów w czasie rzeczywistym, ponieważ te specyfikacje przygotowywane są już na etapie analizy, na etapie rozmów z biznesem, więc zazwyczaj mamy już dużo większy zbiór z tych specyfikacji. Implementacja dopiero później następuje, więc możemy sobie śledzić postępy prac, po prostu uruchamiając te specyfikacje wykonywane i widzieć, co się zapaliło już na zielono, a co jeszcze jest nietknięte, albo co jeszcze na czerwono. Oczywiście, w momencie, kiedy już zakończymy, kiedy powstaną już wszystkie specyfikacje, mamy tak naprawdę za darmo testy regresji i testy funkcjonalne, ponieważ ten rodzaj metodyki najczęściej stosuje się w tej czystej postaci na poziomie, na tych wyższych poziomach w aplikacji. I oczywiście otrzymamy działające cechy, czyli otrzymamy oprogramowanie, które działa zgodnie z tym, co chciał biznes. Programista, który implementuje, tak naprawdę pisze kod, który będzie mógł zostać uruchomiony przez te specyfikacje
i system zachowa się w sposób oczekiwany, a oczekiwania są również zapisane w tych specyfikacjach, produkując kod, może stosować sobie testy jednostkowe, może sobie wystosować specyfikacje niższego poziomu, aby pomóc sobie w wytwarzaniu oprogramowania. I tutaj mamy taki przykład bardzo uproszczony takiej specyfikacji. Mamy cel biznesowy określony, następnie mamy cechę funkcjonalną, która jest opisana historyjką. W notacji takiej ogólnie przyjętej, jako, kto chcę, co chcę i po co mi to jest potrzebne. Następnie, i teraz w ramach jednego celu biznesowego występuje kilkanaście cech funkcjonalnych. Każda cecha funkcjonalna opisana jest scenariuszem. I tak tutaj mam jeden cały scenariusz i drugiego nagłówek, na przykład naliczanie prowizji za polecony zakup dokonany przez obecnego klienta sklepu i drugi scenariusz naliczanie prowizji za polecony zakup dokonany przez nowego klienta sklepu. Taki scenariusz opisany jest znajomą konwencją osób, które również programują, piszą testy jednostkowe, given when then, czyli zakładając coś, czyli mamy tak naprawdę określony stan początkowy systemu. Następnie po słowie gdy mamy akcję, która powinna być, która jest testowana, funkcjonalność, która jest testowana i oczekiwany rezultat. Oprócz tego mogą nam się pojawić przykłady, które nam upraszczają trochę te scenariusze. Nie musimy pisać, nie wiem, dla każdego statusu partnera, nie musimy pisać osobnego scenariusza, tylko w przykładach wyszczególnić, że jeżeli status brązowy, to prowizja jest 1 zł, srebrny to 2 zł i tak dalej. Ten test, który będzie wywoływany, później uruchamiany, ten scenariusz zostanie uruchamiany po prostu 4 razy, za każdym razem z innym zestawem parametrów. Dobrze, teraz to było trochę teorii, teraz przejdźmy już do tworzenia testów i do pewnych wskazówek, tego co gdzieś wyczytałem, kiedy to co w swojej pracy, to na co się w swojej pracy natknąłem z testami. Po pierwsze, testy też są wymagane. Rodzaj i zakres testów jest determinowany przez drivery architektoniczne, między innymi wymagania jakościowe dla systemu, oczywiście również przez ograniczenia rzucone na projekt, na przykład budżet. Nie możemy sobie pozwolić na wszystko. Musimy wyważyć pomiędzy efektywnością, a więc głębokością i zakresem testów, a sprawnością, czyli to, jaki mamy koszt, jakie mamy wysiłki, jaki czas poświęcamy na testowanie aplikacji. Druga sprawa, architektura również powinna ułatwiać testowanie. Powinniśmy tak zaprojektować architekturę systemu, aby nam nie rzucała kłód pod nogi w momencie, jeżeli chcemy na przykład testować nasze moduły w izolacji. I ostatnia sprawa, jeżeli coś wprowadzamy, ktoś za to płaci, wiążemy z tym jakieś nadzieje, to powinniśmy wprowadzić metryki i co najważniejsze monitorować te metryki. Czyli jeżeli chcemy założyć, że czyli na przykład możemy sobie wprowadzić metrykę, że testy powinny się wykonywać nie dłużej niż pełen komplet testów regresji, testów jednostkowych i testów integracyjnych powinny się wykonywać nie dłużej niż 1 godzinę, bo na przykład mamy inne ograniczenie, że wystawienie nowego release'a powinno trwać nie dłużej niż na przykład 2 godziny. Więc tutaj musimy się niestety trzymać pewnych ograniczeń, pewnych reguł. Warto sobie wprowadzić metryki, warto sobie określić, jaką mamy wartość oczekiwaną, jaka jest wartość tak zwana nice, taką jaką byśmy chcieli osiągnąć, byłaby zupełnie idealna i również powinniśmy sobie określić wartość nieprzekraczalną i to monitorować. Druga sprawa to żebyśmy wiedzieli, żebyśmy użyli właściwych technik
do właściwych elementów, które chcemy przetestować. Tu znowu jest, tu znowu się przypomina ten młotek i to, że jak trzymamy młotek w ręce, wydaje nam się, że wszystko jest gwoździami, a tak naprawdę nie jest. I na przykład, jeżeli mamy architekturę portów i adapterów, tutaj powinniśmy stosować testy modułów na poziomie fasad. Jeżeli na poziomie fasad, wyizolowanych modułów najlepiej z odpiętą bazą danych. Jeżeli mamy read model, no to tutaj testowanie przy odpiętej bazie danych, a nawet na testowanie na jakiejś innej pamięciowej bazie danych, tak naprawdę nic nam nie wnosi, bo nie daje nam żadnej wartości, ponieważ cała wartość takiej architektury leży w bazie danych, jakiejkolwiek, leży w zapytaniach, które są w tej bazie danych. Więc testowanie w oderwaniu od niej nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli mamy architekturę Pipe and Filter, tutaj powinny wystarczyć nam testy jednostkowe filtrów, które tworzymy, plus testy integracyjne, które sprawdzą nam, czy cały proces działa prawidłowo. I tak dalej. Co powinniśmy testować? W zależności od kontekstu, to jest albo metoda, albo grupa klas, czy to grupa klas zamknięta w pakiecie i powinniśmy testować API, czyli publiczne klasy, za pomocą których chcemy, aby się komunikować z naszym komponentem czy modułem. Powinniśmy skupić na funkcjonalności, a poszczególne metody powinny nam testować poszczególne wymagania. Nie powinniśmy testować jednym testem całej funkcjonalności. O tym, że testujemy zachowania i implementację, o tym już mówiłem. W przypadku testowania modułów należy testować na poziomie ich fazy. I tutaj najlepiej się sprawdza w ogóle w testowaniu od ogółu do szczegółu, czyli wychodzimy od wysokopoziomowego kryterium akceptacji, czyli na przykład scenariusza BDD, następnie przechodzimy do specyfikacji niższego poziomu tych naszych testów jednostkowych, czyli sprawdzamy zachowanie całych komponentów albo całych modułów, a w razie potrzeby, jeżeli na przykład gdzieś implementujemy jakiś bardzo trudny algorytm w ramach modułu, możemy sobie, czyli tak jak mamy jakiś tam subkomponent na przykład w komponencie, który odpowiada za naliczanie, bardzo trudne naliczanie jakichś prowizji, to możemy sobie przetestować te algorytmy osobnymi testami. Co jest bardzo ważne, to jest czas uruchamiania testu, ponieważ badania mówią nam, że jeżeli flow myślowe, jeżeli przerwa trwa dłużej od 1 sekundy do 10 sekund, to przerywa to nasze flow myślowe. Jeżeli przerwa, czyli czas uruchomienia testów, kiedy programista czeka na ich rezultat, trwa od powyżej 10 sekund, ale poniżej 30 sekund, to programista już traci uwagę, już pojawia się pokusa zajęcia się czymś innym w międzyczasie, zobaczenia w maile, zobaczenia sobie na portale społecznościowe, co jak wiemy potrafi wciągnąć na całkiem długo. A wrócenie do pracy też wiemy, że zajmuje naszemu umysłowi całkiem sporo czasu. Powyżej 30 sekund badania mówią, że powoduje to, że ludzie przestają uruchamiać testy, po prostu piszą funkcjonalności ile się da i dopiero na koniec sobie robią jakiś slot duży czasowy na testy. A one wtedy już nie mają takiej wartości, już spędzamy dużo czasu, już ewentualne problemy są trudniejsze do znalezienia. W jaki sposób można zapewnić krótki czas uruchamiania? Właśnie, przez izolowanie jednostek, czyli odpięcie się od bazy danych. I tutaj nie zawsze wystarczy, można sobie pomyśleć, że zamiast bazy użyję sobie bazy pamięciowej. Ona też jest stosunkowo wolna. Lepiej sobie dostarczyć implementacji pamięciowej naszych repozytoriów i na tym testować. Oczywiście nie tyczy się to read modelów, kiedy sięgamy do bazy i robimy zapytania SQL-owe, querendy, które wyciągają w sposób bardzo skomplikowany dane. Jeżeli testujemy moduł, to powinniśmy używać, jeżeli ten moduł komunikuje się z innymi modułami, to powinniśmy używać ATRAP tych modułów zależnych. Eliminujemy I/O również, czyli bazę danych, zapis do file systemu i tak dalej.
dzielimy testy na testy jednostkowe integracyjne, czyli te skupiamy się, aby najszybciej uruchamiano się testy jednostkowe, natomiast integracyjne mogą w pewnych granicach wolniej się uruchamiać, ponieważ je uruchamiamy na życzenie albo w procesie ciągłej integracji. I testy jednego modułu powinny używać, a to już o tym mówiłem, więc dlaczego się zakończyło jeszcze raz. I teraz uwaga, kod testów nie jest niczym gorszym. On jest tak samo ważny, jak i kod produkcyjny, więc dla niego też powinniśmy stosować wszystkie dobre techniki związane z wytwarzaniem oprogramowania. Dla niego też powinniśmy stosować techniki opisane w Clean Code i innych wszelkich, stosować inne metodyki. Teraz tak. Jeżeli piszemy testy, raczej powinniśmy stosować konwencje. I najlepiej, żeby to były konwencje powszechnie stosowane, ponieważ to tak jak w przypadku tworzenia oprogramowania. To nam da niski próg wejścia, powodowało nam, że będzie się nam się łatwo czytało testy. Testy powinny być połączone z rozwiązaniem, z implementacją, natomiast tak naprawdę powinien istnieć podział, czyli testy nie powinny współistnieć w tych samych pakietach, w tych samych namespace'ach, w przypadku na przykład .NET-u, w którym znajduje się kod produkcyjny, ale powinny być oddzielone. Tak, tutaj w przypadku Java mamy prosto, mamy w gałęzi main mamy kod produkcyjny, w gałęzi test mamy kod związany z testami. Ważne jest, żeby starać się umieszczać testy w tych samych pakietach, w których klasa, ponieważ raz, łatwo nam jest się odnaleźć, dwa, mamy dostęp wtedy do prywatnych klas, które czasem są potrzebne do tego, aby test napisać. W jaki sposób nazywamy testy? Najczęściej przyjęta konwencja to jest nazwa klasy testowanej i przyrostek test. W przypadku testów integracyjnych przyrostek IT. Spotyka się również inną notację, kiedy nie testujemy funkcjonalności, więc nie nazywamy testu nazwą klasy, tylko nazwą funkcjonalności i dodatkowo dajemy przyrostek spec. Nazwa metody testowej. Ona powinna być opisowa, powinna się trzymać pewnego standardu, czyli powinno się, załóżmy, jest kilka standardów, natomiast ten, który ja tutaj pokazuję, to powinien zostać zarejestrowany, powinien nowy partner dostać brązowy status, kiedy zostanie zarejestrowany, tak? I takie konwencje się powinniśmy trzymać. Test powinien mieć jeden biznesowy powód, aby wybuchł. Co to implikuje? Że ten powód właśnie powinien być wyrażony w nazwie metody i również w asercji. Do tego jeszcze wrócę. W przypadku niepowodzenia, w przypadku kiedy co nam da takie nazywanie metod testowych? Otóż to, że już w przypadku, kiedy test się zapali nam na czerwono, zaglądając do raportu, już po nazwie testu jesteśmy w stanie się zorientować, w czym mamy problem. Nie powinniśmy nazywać metod takimi nazwami zbiorczymi, czyli na przykład tak, tutaj było should, register, partner i tam wszystko. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. W testach jednostkowych, kiedy już mamy nazwaną metodę, tutaj może chyba trochę poniosłem fantazję z tą nazwą, natomiast ona wyraziła tak naprawdę to, co chciałem przetestować bez zbędnych skrótów, które czasami powodują też niezrozumienie. Okay, testy dzielimy na sekcje given, when, then, ponieważ nie ma wbudowanego, tutaj akurat mam przykłady dla JUnita, nie ma tego wbudowanego, tego podziału wbudowanego już w język programowania, więc dzielimy po prostu na sekcje i komentarzami oddzielamy. A mam tutaj do wygrania książkę i może teraz jest takie dobry to książka TDD, programowanie sterowane testami, jest do wygrania. I teraz takie pytanie, jakie narzędzie jest spośród takich ogólnie powszechnie, w miarę powszechnie stosowanych do opisania testów jednostkowych, formalizuje nam te sekcje given, when, then, więc mamy te słowa kluczowe, one pojawiają się w języku programowania. Bardzo dobrze. Skala teście również, ale to jest prawidłowa odpowiedź.
Dobrze, sekcja given. Sekcja given ustala nam stan początkowy systemu. I tutaj mamy, inicjowany jest sekcja given, został zainicjowany mock, została stworzona instancja testowanej klasy, zostały zainicjowane dane, które będą nam potrzebne do przeprowadzenia testów. Widać, kod całkiem skomplikowany. Teoretycznie zbyt wiele nie robi, ale jest to wszystko niezbędne po to, żeby test przeprowadzić. Jak możemy sobie poradzić z tym skomplikowanym? Otóż część rzeczy możemy przenieść do sekcji inicjującej testu, czyli mamy metodę setup, oznaczoną w przypadku JUnita anotacją before i te rzeczy, które są wspólne dla wszystkich metod testowych, możemy sobie spokojnie tu przenieść. Także w teście, czyli w metodzie testowej, już się skupiamy na tym, co odróżnia ten test od pozostałych. Natomiast no, ciągle nadal jest dość mocno skomplikowane, szczególnie te inicjacje danych są mocno skomplikowane. Widzimy tutaj, tak naprawdę patrząc na te dane, nie wiemy, co jest ważne, a co nie. Nie wiemy, czy jak tam będzie inny kod, albo będzie inne miasto, czy będzie tam inny e-mail, to coś się stanie, czy to ma jakiś wpływ na test w tym kontekście, czy nie. Nie wiemy tutaj już w metodzie testującej, czy ważne jest na przykład, że to ma być 10 euro, czy nie, czy ważne jest to, że od daty odejmujemy 32 dni. Akurat to możemy sobie tak naprawdę dojść po nazwie metody, że to jest stosunkowo ważne, ale nie wiemy, czy pozostałe dane są ważne. I teraz tutaj właśnie przechodzimy do kolejnej rzeczy. Nie bójmy się budować pomocniczego kodu, który jest umieszczony w test scope'ie, który jest używany w klasach testujących. Będzie nas on chronił przed duplikacją kodu, przed długimi sekwencjami, to zaraz pokażę, długimi sekwencjami zaciemniającymi to, co z punktu widzenia testu jest istotne. Dobrze napisany taki kod może lepiej wyrażać nasze intencje, a to możemy osiągnąć na przykład przez zastosowanie DSL-a. I co jest, przed czym nas jeszcze obroni? Przed tym, że jak nam się zmieni API systemu, który testujemy, zmieni nam się klasy, dodaną na jakieś pola nowe, to będziemy mieli mniej miejsc, w których będziemy musieli dokonać zmian. Jak może wyglądać właśnie kod już po takim zastosowaniu, kod testujący po zastosowaniu kodu pomocniczego. Tutaj został wprowadzony, ja nie pokazuję już tej definicji tych klas, zostały wprowadzone buildery danych. I tak mamy, tutaj sample partner builder. Interesuje nas partner i tu już widzimy, zobaczmy, że mamy tak naprawdę nam potrzebny jakiś partner, nie interesują tak naprawdę jego dane. Tylko on ma być jakikolwiek, może być jakikolwiek adres, jakikolwiek ID, jakikolwiek status. Już potem możemy wnioskować. Następnie w metodzie, zobaczmy, już tutaj widzimy, że interesuje nas tutaj purchase, ale nas interesuje tylko ta data, żeby ta data była sprzed 30 dni. To, że tam jest 10 euro, czy 5 euro, czy 0 euro, z punktu widzenia testu jest to w ogóle, nie ma to znaczenia. Zobaczmy, jak fajnie możemy w ten sposób wyrażać swoje intencje. Czasami są takie systemy, że niestety nie mamy wyjścia i musimy inicjować, testy jednostkowe muszą działać z bazą danych, bo na przykład mamy część logiki zaszytą w procedurach składowanych i musimy działać z bazą danych. Próbujmy unikać, jeżeli jak tylko możemy, inicjowania danych poprzez skrypty, poprzez jeden skrypt, w którym jest masa SQL-i, które będą nam wstawiały dane do bazy, ponieważ takie skrypty są nieczytelne, szczególnie w momencie, jeżeli my jesteśmy przyzwyczajeni do operowania na innym poziomie abstrakcji, operujemy za pomocą Hibernate'a obiektowo, ta baza danych nie ma, ona nie jest wbudowana w nasz, nie mamy tego modelu mentalnego dobrze zbudowanego tej bazy danych i naprawdę trudno jest zrozumieć te testy, zauważyć, które dane są tam ważne z punktu widzenia testu, a które są tymi wypełniaczami, które też się pojawiały wcześniej.
Jeżeli mamy, jeżeli musimy inicjować bazę danych, to możemy również wykorzystać buildery, które były przedstawione tu, a taki builder może na przykład na metodzie build robić po prostu inserta do bazy. Jeżeli na przykład musimy, jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zmieniła się struktura bazy danych, nie musimy orać teraz ty za wszystkich skryptów SQL-owych, dodawać kolumn, stawiać odpowiednich wartości, zmieniać jakieś wartości na trochę inne i wyszukiwać tego, co jest bardzo uciążliwe. Wystarczy, że zmienimy w tych naszych builderach miejsce, w którym generujemy insert, czy też jakiś update. Ok, przejdźmy do sekcji UE. Ona jest najprostsza, tutaj nie ma się co rozwodzić. Opisuje główne działanie lub zdarzenie, które podlega testowaniu. Najczęściej jest to pojedyncze wywołanie, natomiast czasem jest to sekwencja wywołań, ponieważ musimy system wprowadzić w pewien stan. Załóżmy, że jest takie API, że żeby wywołać jakąś jedną funkcjonalność, musimy również wcześniej wywołać jakąś inną. Ostatnia sekcja to sekcja DEN, to już jest sekcja sprawdzania, czy system zachował się zgodnie z oczekiwaniami. I tutaj pojawia nam się szereg asercji. W tym przypadku akurat jest to na szczęście jedna asercja. Natomiast często pojawia nam się bardzo dużo asercji. I trzeba odróżnić tutaj sytuację, kiedy tych asercji może być dużo, bo taki jest charakter tego testu, od tego, kiedy tych asercji jest za dużo. Tutaj mamy przykład złego testu, już nawet po nazwie metody widać, że jest bardzo ogólna. Ona mówi tylko, że partner powinien być zarejestrowany, a sprawdzamy sobie po pierwsze, czy dane zostały prawidłowo zapisane i to jest ok. Tutaj tych asercji może się pojawić więcej, możemy sprawdzać jeszcze, czy adres prawidłowo został zapisany, ponieważ jest to pewna grupa parametrów implementująca tak naprawdę to samo zachowanie, czyli zapisanie przekazanych danych. Natomiast pojawia nam się już tutaj sprawdzenie, czy status partnera jest brązowy, pomimo tego, że my tego statusu nie wcześniej nie przekazywaliśmy nigdzie podczas tworzenia. A ten test po prostu sprawdza, czy właściwa jest wartość początkowa dla statusu. Jeżeli by się na przykład tutaj pojawiło, że ze statusem związana jest jakaś inna dana, to również ją byśmy tutaj w tym miejscu przetestowali. Następna, kolejna sprawa, to testowane jest to, czy w systemie zostało zgłoszone zdarzenie mówiące o fakcie zarejestrowania partnera. Tak naprawdę taka metoda testująca powinna zostać rozbita na trzy metody testujące. Pierwsza, czy dane zostały prawidłowo zapisane. Druga, czy nowy partner uzyskał domyślny status brązowy. Trzecia, czy podczas rejestracji partnera generowane jest zdarzenie mówiące o fakcie jego zarejestrowania. Z sekcją asercji, sekcją DEN, związany jest też problem panowania nad czasem, ponieważ są pewne zdarzenia w systemie, które powodują, że zapisywany jest gdzieś aktualny czas i on wędruje sobie na przykład do bazy danych i podczas sprawdzania asercji mamy problem, ponieważ asercję wykonujemy już jakiś kwant czasu później i nie wiemy, jaki czas mógł być zapisany. No możemy jeszcze polegać, na przykład nie będziemy sprawdzali sekund, ale nie będziemy sprawdzali minut, no ale co to za test. Jeżeli tylko możemy to wprowadzać, to wprowadzajmy, szczególnie do testów jednostkowych, nie ma problemu z wprowadzaniem. Mamy w Javie implementację clocka, tak zwany fixed clock, czyli jest to zegar, który tak naprawdę nie tyka, tylko ma stałą ciągle wartość, więc możemy go przekazać do klas testowych i ona, powołując na przykład local date time'a czy inne obiekty, które reprezentują nam czas, może używać tego właśnie, tej instancji, tej klasy fixed clock i za jej pomocą będziemy zawsze zapisywali ten sam czas i później w asercji możemy sobie również sprawdzać, czy czas zapisany jest właściwie. Tutaj mamy na przykład now od fixed clock. Ok. Ostatni element, który tutaj będę jeszcze omawiał, to jest, jak sobie radzić ze skomplikowanymi asercjami. Czasem przy badaniu wyniku testu, czy przy badaniu, czy system zachował się prawidłowo,
musimy dokonać dość skomplikowanych asercji. Tutaj mamy taki przykład, że no, miałbyś tam jakiś, chcemy sobie sprawdzać, czy na koncie kogoś tam zostało prawidłowo zapisany zakup. Czy znalazł się on w zakupach zaakceptowanych, czy może w zakupach odrzuconych, ponieważ nie spełnił jakichś reguł biznesowych. I tutaj mamy sprawdzenie, po pierwsze sprawdzenie, czy zgadza nam się na koncie saldo. Następnie wyszukujemy po kolekcji zakupów, które zostały prawidłowo zakwalifikowane do wypłaty tego, który nas interesuje, sprawdzamy, czy istnieje i sprawdzamy, czy została naliczona właściwa prowizja. Oprócz tego jeszcze sprawdzamy, czy nie znalazł się on na przypadkiem równocześnie na liście zakupów, które zostały odrzucone. Możemy sobie te asercje pogrupować i na przykład wprowadzić metody testujące, w których umiemy te nasze asercje. Co nam to daje? Po pierwsze, test jest bardziej czytelny, wiemy co sprawdzamy, jakie są argumenty, które podlegają sprawdzeniu, więc tutaj widzimy, że sprawdzamy sobie no, ten aktualny stan konta, zakup, którego dokonaliśmy, jakie się spodziewamy prowizji, jakiego się spodziewamy salda na koncie. Można, oprócz tego, że test jest bardziej czytelny, to możemy te metody sprawdzające reużywać, więc te testy będą jeszcze bardziej pozostałe testy jeszcze będą jeszcze bardziej czytelne, nie będziemy powielali tego kodu testującego. Jeżeli będziemy chcieli zmienić to, co kwalifikuje na przykład nasz zakup jako ten prawidłowy, no to zmienimy tylko w tej metodzie testującej, nie będziemy musieli poprawiać każdej wszystkich asercji we wszystkich testach, które to sprawdzają. Kolejny krok tutaj, który podpowiedział obecnie tutaj na sali mój kolega Damian i kiedyś, bardzo, bardzo fajne, to wprowadzenie dedykowanej klasy asercji. I tutaj właśnie mamy taką fajną klasę, która nam wokół pewnej jednostki funkcjonalnej grupuje asercje. I mamy fajny kod DSL-owy, gdzie tworzymy asercje na obiekcie, który podlegał testowaniu i sobie sprawdzamy ładną, przedstawiającą nasze intencje nazwą, metodą, która posiada nazwę przedstawiającą naszą intencję, nasze warunki. I to właściwie wszystko, co miałem tytułem wprowadzenia o testowaniu do przekazania. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do testowania. Być może zobaczyliście coś ciekawego, co jest warte zastosowania i wdrożenia w Waszym kodzie. Książki, które tutaj wymieniam, bardzo polecam. Na ich podstawie między innymi przygotowywałem tą prezentację. Mam również artykuł właśnie Damiana, w którym opisuję Custom Assertion Methods i Object. Oprócz tego warto obejrzenia prezentację Jakuba na Brdalika, który zajmuje się dość długo i już w kilku filmach zajmował się testowaniem BDD, testowaniem funkcjonalnym, testowaniem jednostkowym. Także gość ma naprawdę bardzo dużo doświadczenia i bardzo dużo, jego na przykład prezentacja na Konfiturze 2 lata temu naprawdę otworzyła mi oczy na pewne aspekty, w jaki sposób pisać testy, żeby je później rozumieć, żeby na przykład ja nawet wracając do testu napisanego przez siebie za kilka miesięcy wiedział, co ja tam chciałem wyrazić. Dziękuję bardzo.